jeden z najbardziej znanych duszpasterzy, a zarazem poważany działacz społeczny ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski gościł 17 września w Myślenicach. Pochodzący z Krakowa duchowny przyciągnął do domu parafialnego imienia księdza Józefa Bylicy sporą rzeszę mieszkańców, a spotkanie poświęcone było przede wszystkim zbrodni wołyńskiej oraz stosunkom polsko-ukraińskim. Historia ma to do siebie, że nie może być cząstkowa, ona musi pokazywać cały obraz II wojny światowej. Był 1 września, agresja Niemiec na Polskę, później 17 września, dzisiaj jest rocznica, agresja Związku Radzieckiego. No i był jeszcze trzeci agresor, bardzo trudny, bo to był wewnętrzny agresor, czyli nacjonaliści ukraińscy z UPA, którzy dokonali ludobójstwa, mordując od 150 do 200 tysięcy polskich obywateli, nie tylko Polaków, ale Żydów, Ormian i tych sprawiedliwych Ukraińców. I żeby nastąpiło pojednanie polsko-ukraińskie, trzeba powiedzieć prawdę, tak, to było ludobójstwo, dokonali tego banderowcy, UPA, SS, Galicjen i no nie można fałszować tego, ani zamiatać pod dywan. Narody polskie i ukraińskie nie są skłócone jako takie, to są narody chrześcijańskie, słowiańskie, skłócili ich nacjonaliści ukraińscy, którzy mordowali też Ukraińców. No i trzeba powiedzieć, że to nie Ukraińcy mordowali Polaków jako naród, tylko wrzut, który powstał na narodzie ukraińskim w postaci UPA, SS Galicjen, Stepana Bandery, że oni mordowali. I uważam, że bez powiedzenia prawdy tutaj daleko nie zajdziemy. Rośnie nowe pokolenie, musi ono wiedzieć w Polsce i na Ukrainie, co się stało, powiedzieć prawdę, postawić krzyże i pomniki pomordowanym, odciąć się radykalnie od faszyzmu ukraińskiego, no i budować nową Europę, no bo w pewien sposób jesteśmy skazani na Ukrainę, jesteśmy sąsiadami od 1000 lat i trzeba żyć w zgodzie, tak próbujemy to żyć w zgodzie z Niemcami. Ksiądz Isakowicz-Zaleski przypomniał, iż w stosunkach ze wschodnimi sąsiadami niezwykle istotna powinna być, jak sam to określił, mądra polityka historyczna. To jest oparte o to, co powiedziałem. No najpierw prawda. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Czyli wyraźne powiedzenie, co się stało na Kresach Wschodnich od tego 17 września do, no powiedzmy, do czasów wypędzenia Polaków, czyli ekspatriacji z tych terenów. I to też w relacjach polsko-rosyjskich czy polsko-litewskich ta prawda jest potrzebna. A później szukania tego, co łączy. Łączą nas wspólne wartości, chrześcijańskie przede wszystkim, też europejskie, no ale też odcięcie się od nacjonalizmu, no bo to, co się dzieje w tej chwili i na Litwie, czy na Ukrainie, to jest powrót do takiego antypolonizmu, czy antysemityzmu. No nie można dzisiaj nic w Europie dobrego zbudować na tym, jak się mówi, bij Żyda, czy morduj Lacha. No to się nie da tak, więc tutaj jest rola też polityków, którzy powinni po polskiej, po ukraińskiej stronie radykalnie się od tego odciąć. Że trzeba doszukać to, co łączy te narody.